Cześć, tutaj Ślepy i dzisiaj pierwszy odcinek, w którym mówię do Was, taki pełnoprawny odcinek z American Truck Simulator 2. Także rozpoczynając ten smutny odcinek, cóż, żeby była jasność, pokażę Wam mniej więcej postępy w grze, z jakich modyfikacji korzystam, jakie mam ustawienia graficzne. Tak, po prostu, żeby była jasność, więc wersja gry jest to, jak widać, 1.30, wersja 64-bitowa, dosyć kapryśna, także może mnie wyrzucić z gry i na tym koniec odcinka, bo nie będzie mi się chciało potem tego sklejać, ale przejdźmy do modyfikacji. Mam jedną modyfikację na ciężarówkę, dokładnie jest to Faint on Argos i myślę, że po jakimś czasie uda się znaleźć warsztat, w którym ona się znajduje, znaczy się dealera. Dobra. Jak widzicie, postępy tutaj takie dosyć mizerne, no ale cóż, nagrywam jednocześnie dwie serie tego typu gier i nie spędzam przy nich zbyt dużo czasu. Także historia postępu na szybko. Myślę, że powinna Was tutaj zadowolić. Widać, gdzie mniej więcej nagrywałem timelapsy, a gdzie po prostu sobie jeździłem. No to widać na przykład po długości trasy, prawda? Tak, tutaj trasy są dużo dłuższe, także bez zbędnego gadania. Dzisiaj moim samochodem nie pojedziemy, pojedziemy sobie czymś z szybkich zleceń, a tak, żeby było po prostu wygodniej. Co my tu mamy, czy można jechać? No myślę, że taka trasa z Albuquerque do Santa Fe będzie w sam raz. Lecz z Santa Fe do Albuquerque. Dobra. To wybierzmy. Myślę, że możemy powoli zaczynać. Taka, wiecie, na początek trasa, ponieważ nie chcę sztucznie przedłużać odcinka. A póki co wejdźmy sobie w... tutaj zobaczmy. Aha, dobra. Wiem, co zrobiłem źle, słuchajcie. A mianowicie wybrałem mój samochodzik. Nie ma. Drobna pomyłka. Tym dzisiaj nie jedziemy, ponieważ tam, zobaczcie, teraz są dużo dłuższe. To nie pasuje, a nie mam tyle rzeczy do powiedzenia na ten odcinek konkretny. Ten weekend, wiadomo, święta i w zasadzie nie ma co siedzieć przy kompie. Trzeba się zryć, no, że tak powiem, tutaj cieszyć, więc bierzemy sobie coś takiego z Oxnard do Santa Maria. Myślę, że będzie ok. Co to jest? To będą moje nazwy. Dojedziemy z pługami w takim razie. Myślę, że nie będzie najgorzej. Jak to wygląda z zewnątrz? No, mogli to jakoś inaczej zapakować. Tak mi się wydaje. Trochę tego mało, ale w sumie płacą nam za to, więc trzeba jechać. Moim kontrolerem jest tutaj, jak widać, pad, nie jest to kierownica. Na padzie gra mi się po prostu dużo wygodniej. Myślałem, że już tam zaczepię, ale na szczęście nie. A i zapomniałem o jednym jeszcze powiedzieć, pokazać, ale to za chwileczkę się tylko tutaj zatrzymamy. Zobaczmy sobie między innymi trasę, jaką będziemy pokonywać. No nie jest ona zbyt wyszukana, no ale jak na pierwszy odcinek, to powiedzmy, że może być. Następna kwestia, moi drodzy, tutaj to ustawienia kontrolera i ustawienia graficzne, więc przejdźmy do ustawień graficznych. Nic szczególnego, ustawienia wysokie, jak na GTX 650 Ti 2 GB jest to
myślę, że adekwatny poziom. Jeżeli wiadomo Full HD, jeżeli chodzi o kontrolę, no to jak sami widzicie, jest tutaj coś takiego i myślę, że wystarczy. Ten kontroler to jest to samo co to i w zasadzie tutaj ustawień nie zmieniałem, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Wygląda to następująco. No to tyle z kwestii technicznej. Dobra, jedziemy dalej. Kierunek i ciśniemy. A troszeczkę nie z tego pasa, ale co tam? Kto by się przejmował? W zasadzie nie ma czym. O panie! Nie zdążę! No tak, ślepy. Ślepy i głupi. To było do przewidzenia. Dobra, no cóż, no cofnijmy się. Jasny gwint, no. Szczerze? Nie chciałem tego. Ale byłaby katastrofa. Orzesz. Ja cię nie mogę, ale zobaczmy jak to wygląda. 2% uszkodzeń na tak krótkiej trasie jest to niedopuszczalne. Cóż zrobić? Mój błąd. Także o włos od tragedii. No, w ostatniej chwili zauważyłem, że tam się światło zmienia. Mogłem jeszcze się zatrzymać. Była na to szansa, ale... ale nie wyszło. Dobra, tu będzie trzeba zjechać. Mam nadzieję, że nic już więcej się takiego tu nie wydarzy. No, pierwsza wtopa w zasadzie. Pierwszy odcinek, pierwsza wtopa. No, musiało tak być. Jasne, więc moje oce na pewno to odczuje. No jedź, jedź, jedź. A ten gdzie się pcha? Ty gnoju! Myślę, że jak się do niego tutaj przylepimy, to będzie dobrze. Taki przynajmniej mam zamiar. Żeby się do tego tutaj pancia przylepić. No wtedy nie popełnię większych błędów. Mam taką nadzieję przynajmniej. I sobie spokojnie dojedziemy. Jak widzicie, to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje, że się tylko siedzi, jedzie i ta gra jest nudna, czy coś w tym stylu. Nie, to trzeba się jednak skupić. Pan zmienia pas, to my może też. Tak, kamera podąża za kierunkowskazem, tak mi jest po prostu łatwiej i wygodniej obserwować to, co się dzieje. Chociaż nie. A, wiedziałem. Kurde, 4%? Dobrze zauważyłem? To tragedia. 4% uszkodzeń. Dużo. Dużo, zwłaszcza przy kwocie tej dostawy. To jest bardzo dużo. Zresztą zobaczycie na koniec, ile nas podliczą. Także tutaj no, wcale tak łatwo nie jest. To się tylko tak wydaje. No, zwłaszcza mi nie jest wcale tak łatwo, bo jak wiecie, ślepy jestem. Oczywiście zmieniłem pas, jak tu się kończy. Trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy. Tak, jeszcze raz to podkreślę. Trzeba mieć tutaj oczy. A jak wiadomo, z moimi jest nie najlepiej. Nie najciekawiej, dlatego każde takie zlecenie jest niejako wyzwaniem. No i trzeba to brać pod uwagę, oglądając tego typu materiały. Podepnijmy troszeczkę. Chociaż może niekoniecznie.
Oho, ho, ho, ho. Dobra. Tu myślę, że będzie w sam raz. Tak podjechać. Dawaj pod górkę, no ciśnij. Możesz to. Powiedz, wiele co wyprzedza. Nawet do 65 możesz to bujnąć. Teoretycznie powinniśmy dać radę. No, spokojnie, ale co? Ja zawsze staram się jechać 2, 3, 4 km mniej, bądź też parę mil mniej, żeby mandatu nie zarobić po prostu. Także jak jest 65, ja zwykle jadę 63, coś takiego. No i zwykle tyle ustawiam na tempomacie, no, ale rzucam. No nie jest takie łatwe co. Przy takich prędkościach. Dobra. Także. No to jest taka. W zasadzie debiutancka dostawa. No wiecie, inaczej to jest jak się jedzie. Ja się skupiam zupełnie na czymś innym, a tu też trzeba dodatkowo mówić. I wychodzą takie, a nie inne sytuacje jak z początku odcinka. Także. No, cała seria już taka pełnoprawna, odcinkowa, bez timelapsów, zapowiada się dosyć ciekawie. Bo wiele będzie takich wpadek, w sam raz na funny moments. Oj, to będzie idealne i tego będzie naprawdę sporo. Tak mi się wydaje. Chociaż być może mój system prowadzenia się przy was polepszy. Kto wie. Dobra, tu nie ma co przyginać z prędkością, bo nie wyrobimy się na tym łuku. A jak już z niego wyjeżdżamy, można depnąć. No też bez przesady. Bo jeszcze czeka nas, wola Boga, parkowanie. I to na takiego czuję, że może być interesująco. Chociaż mam na to sposób, jak już pewnie zauważyliście. Nieraz, no, oglądając timelapsy. Dobra, nie ma co z prędkością przeginać. Zaraz tutaj mandat dostanę i na tym się skończy. A fundusze zbieram na rozbudowę garażu. Dlatego jeszcze w ETS-ie nie kupiłem samochodu. Może zrobimy to w wielkanocnym jutrzejszym odcinku. Delikatny spadeczek, czyli dojeżdżamy do miasta. Szkoda, to daje mi o tym znać, bo mi klatki uciekają. Ale nie przejmujcie się, ja to i tak będę renderował w 1080p i w 60 klatkach. No, tak jest po prostu wygodniej, taki mam preset ustawiony. Dobra. Trzeba włączać kierunkowskaz, jak się jedzie? Nie wiem. W Polsce się włącza. Dobra. O coś tam musiałem nieźle przyhaczyć. Co tu się? Kołeczek, moi drodzy, się stanął. A jeszcze wam powiem, że jak jechałem przez San Francisco, to ciekawa sprawa. No, pięknie. Ale musiałem nieźle przygrzmocić. Po raz kolejny zresztą. Teraz się oczywiście nie ruszą dziady. Chciałem powiedzieć, że jak jechałem przez San Francisco w poprzednim zleceniu, to po raz pierwszy zauważyłem tutaj tramwaje. Ciekawa sprawa. Ale wreszcie dojechaliśmy.
trochę kosztowny był ten odcinek i ta dostawa, no ale cóż, jeszcze nie ma końca odcinka i wszystko może się zdarzyć. No chyba nawet w tych odcinkach wszystko się może zdarzyć, ale miejmy nadzieję, że to już po wszystkim. Tak, awaria silnika, wiadomo. Także jakby tu zapakować... Nie. Idę troszeczkę na łatwiznę. Ale i też tak nie do końca. No po prostu za dużo czasu antenowego, że się tak wyrażę, by tutaj zajęło zaparkowanie. A tak po prostu sobie podjeżdżam. I powinno być ok. Chociaż i tak pewnie mi się nie uda. Nie, już mi się złamała cholka. Dobra, to dzisiaj na szybko, a ja sobie jeszcze potem poćwiczę. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Jeżeli materiał ci się spodobał, zostaw komentarz, dzwoneczek, subskrypcję. Tyle ode mnie i do zobaczenia za tydzień.